Witamy serdecznie wszystkich nauczycieli, uczniów oraz specjalnie zaproszonych gości na kolejnym apelu pozytywnych emocji. Bardzo się cieszymy, że nasz apel, jedyny w swoim rodzaju, podoba się Wam, o czym mamy okazję nieraz od Was usłyszeć za kulisami. Rozpocznijmy zatem dzień naszego patrona, Kazimierza Górskiego, w 95. rocznicę jego urodzin, sporą dawką pozytywnych emocji. Na początek bardzo prosimy Magdę Brendel z klasy 3 B do nas na środek. Na ostatnim apelu Magda także gościła na środku z powodu niesamowitego wręcz sukcesu lekkoatletycznego, ale nie spoczęła na laurach i osiągnęła jeszcze więcej. W wyniku swojej niewiarygodnej determinacji osiągnęła na zawodach w Brzeszczu najlepszy wynik biegowy w swojej kategorii w sezonie w całej Polsce i znowu stanęła na najwyższym miejscu podium. Ogromne brawa dla mistrzyni Śląska. Dziękuję bardzo pani dyrektor, pani przewodnicząca. Droga młodzieży, witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę dzisiaj gościć u was tutaj w gimnazjum imienia Kazimierza Górskiego na waszym Dniu Patrona. To bardzo ważny dzień dla lokalnej społeczności, waszej szkoły i cieszę się, że tak fajnie go tutaj organizujecie. Wszystkim nauczycielom, uczniom gratuluję. Ale pozwólcie, że w tym miejscu poproszę pana przewodniczącego Andrzeja Pawłowskiego, ponieważ wyczyn, który osiągnęła Magda Brendel jest bardzo... Jest jednym z największych sukcesów sportowych sportowców wywodzących się z gimnazjum imienia Kazimierza Górskiego w Poraju. Jak sama nazwa waszego gimnazjum wskazuje, waszego patrona, Kazimierz Górski był wybitną postacią polskiego sportu. Był osobą, o której nie musimy tak naprawdę nikomu za wiele opowiadać, bo swoją pracą, zaangażowaniem, właśnie dążeniem do celu, który sobie wyznaczył, osiągnął to wszystko, że jest tak szanowanym człowiekiem. Ja, Magda, życzę ci, żebyś nie zatrzymała się tutaj teraz, to dopiero początek twojej kariery sportowej. Masz wielki talent, ponieważ już teraz po tak krótkim okresie trenowania osiągnęłaś tak wiele. Życzę ci, żeby ci się wszystko dobrze układało, żebyś osiągała jeszcze większe sukcesy, żebyśmy byli z ciebie dumni. Już jesteśmy strasznie dumni, ale wierzę, że nie tylko w Polsce, ale na całym świecie będziemy o tobie mówić, że wywodzisz się z Poraja, że świetne wyniki sportowe osiągasz i pozwolisz, że w imieniu swoim pana przewodniczącego Andrzeja Pawłowskiego środowiska sportowego, twojej pani wychowawczyni, wręczę ci taką gratulacyjną statuetkę Związku Walczenia Złotego Medalu w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów, Juniorów Młodszych w lekkiej atletyce. Życzeniami dalszych sukcesów i podziękowanie za reprezentowanie gminy Poraj na arenie sportowej. Oprócz tego talony na różne takie sportowe jakieś rzeczy, które będziesz chciała sobie kupić. Wszystkiego dobrego, olbrzymie brawa dla Magdy Brendel, mistrzyni Polski. Myślę, że już można ustawiać się do Magdy po autograf, który już niebawem będzie dużo wart. Tymczasem świetnie spisała się także nasza drużyna siatkarska pod wodzą pana Pawła Hurasa i zostali mistrzami powiatu myszkowskiego. Brawa dla naszej dzielnej drużyny siatkarskiej. Mogliśmy cieszyć się zwycięstwem naszej męskiej drużyny piłki nożnej, która w turnieju o Puchar Wójta Gminy Poraj okazała się bezkonkurencyjna w starciu z Żarkami Letnisko we wszystkich kategoriach. Brawa dla drużyny pod wodzą pana Rafała Picza. Nasze dziewczęta także okazały się bezkonkurencyjne. Tak bardzo, że konkurencyjna drużyna uznała, że nie jest na tyle dobra, by się z nami zmierzyć i nie przyjechała. Nie przeszkodziło to naszym dziewczętom rozegrać meczu z chłopakami, ale takie są właśnie nasze dziewczyny. Walczą do końca. Naszym sportowcom idzie śpiewająco, podobnie jak szkolnemu zespołowi Kazik Band, który został wyróżniony na 9. powiatowym konkursie poezji i pieśni patriotycznej w Częstochowie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. A jeśli chcecie odpocząć od sportowo-muzycznych zmagań, możecie w wolnej chwili sięgnąć po ciekawą książkę. Nasi uczniowie nawet w wolnych chwilach nie próżnują, co udowodnili ponownie podczas 24. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
zgłosili się tłumnie do wolontariatu i pod wodzą nieustraszonej pani Katarzyny Kazimierczak pomogli zebrać pokaźną kwotę, ponad 22 tysiące 600 zł. A to właśnie nasza mała niespodzianka. W imieniu Porajskiego Klubu Miłośników Poezji, zrzeszającego nie tylko młodych, ale i starszych poetów, chciałabym wręczyć specjalne dyplomy. Te sukcesy zawdzięczamy odpowiedniemu duchowi, jaki panuje w naszej szkole. A dzięki dobrym polonistycznym duchom nasi uczniowie mogli obejrzeć prawdziwych aktorów w swym żywiole. Na deskach Klubu Politechnik zaprezentowany klasom pierwszym został Mały Książę, a zaledwie kilka dni później Balladyna dla nieco starszych uczniów. Dzięki temu artystycznemu duchowi kilka osób przeszło do kolejnego etapu konkursu przedmiotowego z języka polskiego. A są to Natalia Ucieklak, Natalia Balwierz i Aleksandra Zalejska. Oklaski. Wizyta w naznaczonym straszliwym piętnem miejscu poruszyła wrażliwe struny uczniów naszego gimnazjum. Na konkurs wpłynęły prace plastyczne oraz literackie, a wiedza z dziedziny historii sprawdzona została 22 stycznia. Z tego miejsca chciałam bardzo podziękować wszystkim uczestnikom tego konkursu, ponieważ to nie jest łatwy konkurs. Wykazaliście się dojrzałością i wrażliwością bardzo, jak na swój wiek, jak na nastolatki. W konkursie wiedzy historycznej o obozie Auschwitz-Birkenau Wiktoria Knysak, klasa trzecia C. Pierwsze miejsce. Gratulujemy. Gratuluję. W kategorii praca literacka, no tu był problem, dlatego że prace były bardzo wysokiego poziomu i tutaj komisja przyznała dwa miejsca pierwsze. Pierwsze miejsce Ilona Panek, klasa trzecia B i Zuzanna Pluta, klasa trzecia C. I w kategorii plastycznej mamy wyróżnienie za piękną pracę dla Laury Białas, klasa trzecia A. Gratuluję. Gratuluję. Konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową oraz życzenia w języku angielskim. Tak, konkurs spotkał się ze sporym odzewem. Napłynęło do nas sporo kartek konkursowych. Wszystkie były piękne. Włożyliście bardzo dużo pracy i w ułożenie życzeń w języku angielskim oraz postaranie się, aby kartka była atrakcyjna również wizualnie. Trzecie miejsce dla Julii Waligury. Zapraszamy. Gratuluję. Drugie miejsce dla Oliwii Soboty. Poprosimy Oliwię. Gratuluję Oliwie. Gratuluję. I pierwsze miejsce dla ucznia klasy trzeciej Mateusza Paska. Gratuluję. Ja gratuluję również. Lepszy internet zależy od ciebie. Ten wyjątkowy dzień miał nam uświadomić, że my także jesteśmy odpowiedzialni za to, co znaleźć można w internecie. Klasy miały za zadanie nakręcić krótki film promujący tegoroczne hasło Dnia Bezpiecznego Internetu. Tak, wyróżnienie dla klasy trzeciej A. Gratuluję. Trzecie miejsce, klasa pierwsza C. Gratuluję. Gratuluję. No i mam jeden dyplom. Dla całej klasy. Miejsce drugie, klasa trzecia C. Gratuluję. Gratuluję. I miejsce pierwsze dla klasy drugiej D. Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze dwa słowa odnośnie tego konkursu. Ponieważ, jak wiecie, klas w szkole mamy 10, w konkursie wzięły udział klasy 4, 6 klas nie chciało wziąć w tym udziału. My uważamy, że jest to bardzo ważny konkurs. W dobie dzisiejszego
trudnego internetu, który naprawdę potrafi zaszkodzić i potrafi zniszczyć ludzi, uważamy, że jest to bardzo ważny temat. W związku z tym Rada Pedagogiczna podjęła taką decyzję. Od przyszłego roku w 1 z 10 ten konkurs znajdzie się również jako konkurs punktowany, a w tym roku wszystkie klasy, które wzięły udział i zainteresowały się tym i chciały, otrzymują bonus dodatkowy w postaci 10 punktów. Gratuluję wszystkim. Dobiega już niestety końca nasz apel. Dziękujemy wszystkim za uwagę i do zobaczenia wkrótce.